Cześć, z tej strony FMBR, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skanciastych Przygód i dzisiaj znowu BSNL oczywiście, ale dzisiaj prawdopodobnie zajmę się budowaniem szklarni, a przynajmniej samym szkieletem, czyli zbudowaniem samej kopuły ze szkła, ta co będzie nad ziemią. Z czasem oczywiście będę musiał później dać dirt i takie tam. Ale najpierw znalazłem wioskę, w której są ziemniaki i marchewka. Tak, przez chwilę się zastanawiałem w ogóle, co tam jeszcze jest. Ale w tym odcinku jeszcze się tam nie wybiorę, ponieważ jest to bardzo daleko. Niestety. No i generalnie najpierw chciałbym tam zbudować kolejną kolejkę w tamtym kierunku, ale najpierw idąc tam zabiłem sporo, jak widzicie, krów, które dały mi oczywiście skórę, która mi jest potrzebna do zrobienia książek. Ponieważ potrzebuję wreszcie ulepszyć swój miecz. O, i więcej już mi się nie uda. Teraz zobaczymy, ile mi się uda zrobić regałów z książkami. No, nie jest tego za dużo, bo aż tylko 9. No ale wiadomo, zawsze coś. Okej. Prawdopodobnie nie będzie jeszcze maksymalny level, ale być może. Dobrze, może w ten sposób. Który ja tu level mógłbym osiągnąć? No niestety do 30 daleka droga, czyli do 30. Dlaczego do 30? Dlatego, że 30 to jest chyba maksymalny, no był nawet 21, ale na taki level mi się po prostu nie chce tracić mojego doświadczenia. Dobrze, czyli po prostu będę musiał jeszcze troszeczkę pozyskać sobie tych skór. Tak, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, nad którą pracowałem no kilka godzin poza odcinkiem, no ale to dlatego, że na pewno tego wam bym nie pokazał, no bo to tak coś takiego już pokazywanie byłoby naprawdę monotonne, aczkolwiek mniej więcej coś takiego pokazywałem w pierwszym sezonie, z tym, że to było wtedy pokazywałem, jak budowałem mob grindera. A tutaj oto zbudowałem sobie pomieszczenie, które miało być pomieszczeniem, w którym będą się spełnić slajmy. Tu jest poziom 15, a w dół tam chyba będzie gdzieś 11, nie mniej, 10, o. Tak więc, no cóż, zajęło mi to sporo czasu, wykopanie tej całej dziury. Sporo poświęciłem na to także kilofów żelaznych. No ale jak widać, nie jest to w ogóle w żadnym stopniu efektowne, bo nie ma żadnych slajmów. Wiadomo, jest to jeszcze małe, no ale już coś powinno się spełnić. Po co mi slajmy? No po to, żeby móc zrobić lepkie pistony, które będą mi potrzebne do wykonania farmy. Ostatnio, przypadkowo w sumie, tutaj znalazłem slajmy, które gdzieś tutaj sobie skakały. Ja sobie je ubiłem i chyba zdobyłem, no dość sporo tam było tych slajmów. No ale teraz coś ich nie ma. W każdym razie mówię, potrzebne mi są do wykonania automatycznej farmy. Teraz się zajmę budowaniem tej farmy, a w międzyczasie może
Może powiem troszeczkę o tej wiosce, którą znalazłem. Ona jest bardzo mała, to przede wszystkim. Gdzie jest szkło? Chwilkę jeszcze to jest sprawdzę. Nie ma, dobra. Czyli wszystko stąd muszę wziąć. Jest inne na bok. Dobra. Nie będę wszystkiego brał. Chyba tak. Robi się noc. Tak więc poczekam już. Będę w dzień kontynuował. Wioska generalnie jest no dość daleko, jak już wspominałem. Nawet nie wiem, czy pamiętam dokładnie, w którym kierunku iść, ale mniej więcej chyba pamiętam. Generalnie wioska, mówię, jest mała. Ona została wygenerowana tak jakby na wodzie, więc musiałem troszeczkę ją obudować dirtem, a następnie poustawiać płotki. To też mi zajęło bardzo dużo czasu, ponieważ dirtu tam musiałem dużo poświęcić, który musiałem część wykopać, a część oczywiście część wziąłem oczywiście z mojej willi tutaj. Ze skrzynek. Dobra, w sumie tak muszę wyjść naokoło jakby. Dobra, tu się trawa rozprzestrzenia. A ja się zajmuję szklarnią. Szklarnia. Myślę, jakby tu zacząć. Może tu. No ja generalnie nie będę ich robił zbytnio dużych. Już czekajcie sobie, tylko jeszcze wyobrażam, jak to zrobić. Chyba zrobię jedną taką wielką szklarnię. Nie będę się rozdrabniał na dwie mniejsze, aczkolwiek to też by fajnie wyglądało, jakby były dwie mniejsze. No tak, tutaj na pewno będzie tak, idę tu. Pyk, pyk. Pyk. Za dużo mi tych rzeczy nie jest aż tak potrzebnych. No dobra, ale tak. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu będzie w sumie taka mniejsza szklarnia na resztę rzeczy, czyli zboże tutaj przeniosę trzcinę cukrową oraz prawdopodobnie no te marchewki i ziemniaki. No chyba trochę mało jeszcze będzie tego szkła, z tego co widzę. Tu będą drzwi wejściowe, nie mam przy sobie obecnie. Ale zróbmy takie o, chociaż. Dobrze, i zaznaczę sobie tutaj dirtem już, że tu będzie wejście. Okej. Żeby oszczędzać to szkło, nie będę tutaj na rogach dawał. W sumie mogłem od razu nie dawać. No to szkło co mam, to dosłownie na jedną szklarnię będzie. O, ile tu kotów, ja pierdzielę. A się raz naspomniło. Kota na razie mieć nie będę, ponieważ nie zrobiłem jeszcze nawet wędki, nie złowiłem żadnych ryb. Co oczywiście jest potrzebne, żeby mieć kota. Ale zbytnio mi się nie chce łowić ryb. Tak, jeszcze jeden poziom i dopiero wtedy będę zakręcał, jakby dach robił. Okej. Już kolejny stack poszedł. Dobra. Git.
Po, po, po. I teraz. Teraz to sobie tak troszeczkę jakby zakręci. I to będzie tak wyglądało prawie, że jak prawdziwa szklania. Tylko czekajcie, sobie wyobrażam teraz. O, ten sposób. Jeszcze raz. No, tak to będzie chyba najbardziej realistycznie. Tylko, że ja będę musiał pójść po jeszcze jeden stack. Ten, co tam został. No, stanowczo będę musiał po niego pójść. Nawet i tak nie wiem, czy mi to wystarczy. Może już po niego pójdę. Dobra. I kontynuując jeszcze moją wypowiedź odnośnie tej wioski. W wiosce generalnie wieśniaków nie było mało, nie było dużo, sorry. Wręcz przeciwnie, właśnie było ich mało. Na dodatek nie mieli nic zbytnio takiego ciekawego do jakby sprzedania. O, o, no dobra, najwyżej. Później go skopię. Nie mieli nic. Kurde. Dobra, zacznę od drugiej strony. Nie mieli nic ciekawego. Ale mają, tak jak mówię, ziemniaki i marchewkę. Generalnie musiałem bardzo daleko iść, żeby tą wioskę znaleźć. Zresztą w przyszłym odcinku myślę, że już zobaczycie, bo albo się tam wybiorę na piechotę, albo już zbuduję tą kolejkę. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o kolejkę, to wątpię, bo to naprawdę musiałbym dużo kamienia przepalić. Następnie to wszystko zbudować, tory, no to by było. Nie, chyba jednak tej kolejki nie będę robił. Tak coś mi się wydaje. Dobra, tutaj nie będę tak szybko robił. O, nie starczy mi. Kompletnie. Szkoda. Ledwo mi tutaj na tą jedną wystarczy. Jeszcze jeden stack by się jak nic przydał. Zobaczę, czy mam piasek jeszcze. Jak mam, to sobie włożę, żeby się przytapiał. Tutaj nie na pewno. Tutaj jakieś. Nie ma nic. Tu na pewno nie ma. Dobra, w moich skrzynkach, czy nie został jakiś piasek. Mam tutaj stack sanda. Tu jeszcze jest 13. Tutaj mam jeszcze. Dobra. Okej. Węgiel. 8. 8. Pyk, jeden cały stack. Pyk, drugi stack. Na razie te sobie dwa zrobię. Albo dobra. To już na przyszłość będzie. Dobra, kilka węgla. Tu 8 na cały stack, a te 5 to tutaj. Pach, pach. Właśnie, o jest dirt. Jeszcze coś tam jakieś resztki się uchowały. Dobrze, i teraz jeszcze chciałbym powiedzieć odnośnie. A, tu miałem zlikwidować. Chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie nowej serii, którą rozpocząłem. Jest to Euro Truck Simulator 2. Tak, co mnie tak bije? Dobra, to zostawię jeszcze. Mało łopaty. Euro Truck Simulator 2. Otóż, w tej serii ja postanowiłem podczas jazdy, ponieważ nie mam za bardzo tam o czym rozmawiać, to postanowiłem, że albo będę mówił na jakiś konkretny temat o jakiejś historii związanej ze mną, lub też nie.
albo będę odpowiadał na wasze pytania. Poprosiłem was właśnie w tamtym odcinku, żebyście coś napisali w komentarzach pod tym odcinkiem. Ale teraz jak nagrywam te kanciaste przygody, nagrywam je w czwartek, czyli kilka dni już po wypuszczeniu tamtego odcinka, to jeszcze do tej pory zbytnio nic, żadnych tam pytań nie zadawaliście, ani żadnych tematów, na które miałbym rozmawiać, nie pisaliście. I dlatego też tutaj właśnie o tym wspominam w kanciastych przygodach, żebyście, jak będziecie mieli czas, to żebyście po prostu napisali już teraz pod tym nowym odcinkiem, co wyjdzie, jakieś, nie wiem, pytania, jeżeli macie, albo albo jakiś na jakiś konkretny temat, o to chciałem powiedzieć. Na jakiś temat, nie wiem. Nie wiem kompletnie w ogóle, o czym mówić. Znowu noc idzie, trudno. Ja szybko przebiegnę się, zrobię tyle, ile zdążę. Szkło tam już się raczej przetopiło tyle, ile potrzebuję, więc teraz też dokończę szklarnię. Tylko z wierzchu musi być dirt, pod spodem nie musi być kompletnie. Co więcej, pod spodem będzie praktycznie pusta przestrzeń, dziura, bo będę musiał tam poustawiać pistony i takie tam dynie. No dynie też jakby trochę potrzebuję, więc chyba z jednej strony zrobię arbuzy. Boże, arbuzy, melony, skąd mi się wzięły arbuzy? Nie, arbuzy mi się wzięły stąd, że wyobraziłem sobie te kawałki melona i to mi arbuza przypomina. Whatever. Teraz potwory się będą spawnić. Kurde, ile tych kotów, ja pierdzielę. Się was tu nakociło? Dobra. Piasek mam przy okazji na kolejną szklarnię. O, pięknie, pięknie, bardzo dobrze. I trzeci dzionek. Weźmy tyle, ile tutaj jest. Tutaj się wszystko przepaliło. Dobra, ponad tak troszeczkę. Dirt to zaraz sobie wyłożę, albo raczej zacznę wykładać. Okej. Dobra. Wow, 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 co tu się mi stało? Przyciął mi się chyba sprint z deko. Tak dziwnie to wyglądało. O, w ten sposób sobie polecę. Oh no, myślałem, że bez problemu wystarczy. A tu widzę, że tu jeszcze będzie mało. Masakra, dobra, kilku dosłownie szkiełek zabrakło, więc się szybko przebiegnę i wezmę je. Jeżeli chodzi jeszcze o tą szklarnię, farmę automatyczną do melonów i tych i fuck, tak myślałem, że w końcu takiego fejla walnę. I farmę automatyczną dyń. To będzie ona taka sama dosłownie jak miałem na pierwszym, w pierwszym sezonie mieliśmy. Będzie to tak wyglądało, tak samo jak tam. Czyli pistony pod spodem i takie tam. A reszta to. No i dobra. Dyrta tutaj sygnalnie rozłożę. Będę musiał sobie właśnie tutaj zostawić troszeczkę miejsca, bo ja później będę sobie tutaj robił schodki, żeby to, co jest na dole, wykopać i będzie mi potrzebne jakieś zejście, więc tam na razie nie wykładam dirtem. No
Okej. No nie, dirta widzę, że też mi zabraknie. No raczej tak. Więc też będę musiał sobie dirta skądś pozyskać. No fakt, fakt. Okej, dużo nie zabrakło, ale jednak trochę. Może zobaczę, może mam tam jeszcze jakieś zapasy gdzieś ukryte. Tutaj węgiel został, więc go biorę. Tu jest sam kobel, tu nie ma nic. Węgiel z powrotem. Tutaj ani jednego dirta. Zobaczymy u Enera. Czy tam coś zostało? On właśnie, kurde, muszę powiedzieć, żeby jeszcze. Muszę go zmusić, żeby wszedł jeszcze raz przynajmniej. Nie nagrywać odcinek, tylko żeby zostawił rzeczy, które mu zostawił on sobie w ekwipunku, bo na pewno ma tam jakieś cenne. Dobra, to na bok. No nie, ani grama nie mam, cóż. Aha, jeżeli chodzi o pistolety, to mógłbym kilka zrobić. Redstone. To. I drewno, tak? Aha, jeszcze kobel. Zapomniałbym. Weźmy sobie cały stack. Zobaczymy, czy... Aha, drewno mam za mało. Z deko. Jest tu jakieś drewno? Oczywiście, że nie ma. Bieda. Dobra, drewno było na górze. To na dole. To było tu i chyba tak... Nie w ten sposób. Czekajcie, czekajcie. Aha, już ogarniam. Ogarnąłem się. Nie tak, tak. No, dude! Bez kitu, że... Co mi się porypało? Redstone był na pewno, ale... No przecież... Chyba, że znowu zmienili, kurde, recepturę. Napisan, już szukam sobie właśnie tutaj. Come on! Net mi się jeszcze ścina. Piston. No już prawie. Oh my god! Ale mi się porypało całkowicie. Już naprawiam mój błąd. W ten sposób to było. No przecież. Dobra. Tyle ile się udało, tyle zrobiłem. Czyli aż 4. No tak, bo drewna nie mam. To przez to, że nie mam drewna. I raz, dwa, trzy, cztery. Już mogę sobie zrobić. Łącznie tu jest 11. Będę miał 17 pisanów, czyli bardzo mało. Ale na dobry początek oczywiście wystarczy. Także w przyszłym odcinku już być może będę miał właśnie gotową tą farmę. Chwila, bo coś kurde, jeszcze chciałem. Aha, drewno zebrać i... I zrobić sobie lepszy kill-off. I zapasy. Ogólnie. Aha, dobra, nic już więcej sobie nie zrobię, widzę. Chciałem sobie zrobić zapasy, ale dobra. Drzewa. Pójdę tutaj do dżungli. Tego ścinać nie będę. Gdzieś w głąb bardziej pójdę, żeby tutaj tak z wierzchu nie kopać. Nie ścinać. Tak. Teraz tutaj jakieś sobie znajdę. Wow. Dobra. Choćby nawet to, przy okazji trochę kakao będzie. Dobra. Zaczynamy zabawę. Git majonez. Tu mamy zwykłe drzewo, które także może mi się przydać. Oczywiście w sumie to bez różnicy, jeżeli poświęcam to nie mieczem, god damn it.
Już tylko sobie zmienię fancy. Właśnie, to jest bardzo przydatne w takich przypadkach. Tak, gdzie jeszcze tutaj jest coś, coś. Tu nie ma, tam coś chyba jest, bo tak trochę ciemno. Aczkolwiek nie, to z tego drzewa. Nie, więcej nie ma. Dobra, czyli jeszcze to. No i to. Z tym. Cokolwiek. Dobra, póki co mi tyle wystarczy. Już mogę sobie zmienić z powrotem na fast. Na kota, żeby wpadł. Ale nic mu się nie stało. Dobra. Już robimy więcej pistolów. Wow, wow, wow. Przylagowało znowu. Znowu redstone i żelazo. Pyk, całe drewno, całe drewno. Najpierw może mogę. Fak, nie miałem kurde robić kilofu, tylko siekierę na przyszłość. Okej. W ten sposób. Kobel. Tak, tak, tak. Dobra, wystarczy w sumie. Bo i tak tyle nie mam slime boli. No, jeden więcej, drugi piston. Oczywiście się nic nie stało, ale... Dobra. Z powrotem żelazo, tak samo redstone. Drewno zostaje. I pistony tutaj. Teraz będę musiał sobie kurde jeszcze przypomnieć, jak to było. Redstone'u mam sporo, także myślę, że mi wystarczy. Repeatery będę musiał też porobić. Akurat mam stone'a, bo przetapiałem niedawno. I oby tutaj nie było za dużo piasku. Ja bym wolał tutaj, żeby bardziej był sandstone niż sand. 27 minut, czyli jeszcze coś tutaj mogę porobić. Może tutaj zrobię sobie schody. I tak, wyobraźmy sobie, jak to jest. Tu przede wszystkim są pistony. Tak, tak, tak. Pod tymi klockami będą pistony, czyli pod nimi. Tak, tak. A, tylko najpierw muszę je postawić. Dobra, czyli to na razie kopać nie będę. Chyba, że tutaj miejsce na pistony. I teraz naokoło muszę jeszcze to wszystko skopać. Będę musiał uzupełnić to tutaj. Sandstone'em chyba uzupełnię. Albo dirtem. Może lepiej... A nie, dirta nie mam. No to może sandstone. Albo raczej nie może, tylko na pewno. Nic innego nie pozostaje. Dobra. Ciemno się zrobiło. Ja stąd spadam. O, przy okazji drzwi zrobię jeszcze. Do. O, wykorzystam drewno. Dobra, drzwi są. Piasek jest. Wszystko jest. Ja tu gdzieś miałem jeszcze czerwone pochodnie właśnie. Nie będę musiał już robić. Repeater tam miałem jeden, ale tu gdzieś jest stone. Tyle ile się da. To zrobię. Czyli 8, nie 7, sorry. 7, dobra. Na razie tyle wystarczy. Tak jak mówię, że muszę sobie jeszcze przypomnieć, jak to było. No, come on. Tak, tak, jeszcze kilka pochodni. Dobra. No cóż, ja się będę powoli zamierzał, ponieważ już jest 30 minut.
W przyszłym odcinku myślę, że już zrobię ten system, przynajmniej na tyle, ile będę miał możliwości i materiałów. I pokażę Wam już, jak to mniej więcej funkcjonuje i działa. I być może, jeżeli przypomnę sobie, gdzie było to... No tam mi się creepery pokazują, ale znikają. Fajna sprawa. Ja się może prześpię. Pójdziemy właśnie, jak mi się przypomni, zobaczyć tą wioskę, przy okazji wziąć stamtąd marchewki, sadzonki przynajmniej, marchewek i ziemniaków. Póki co z mojej strony to tyle na ten odcinek, żegnam się z Wami do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć.